witajcie w tym odcinku. Zwiedzimy opuszczony schron przeciwatomowy, który został wybudowany w 1965 roku. No i od jakiegoś czasu niszczy. I zobaczymy, co jest w środku. Zobaczymy. Kurde. Zejście na dół. Czy to jest wentylacja? Tak, w razie czegoś. W razie ataku był dostęp powietrza. Chyba miały małe takie wyjście przez krok czy coś. Ma też od wentylacji. Jest możliwe. O, tu mamy taki drzwi stałe. Tutaj pancerne. Uj, to by przebić było ciężko. Myślę, że... Zobaczymy coś w środku. Nie ma. Mały schron. Jest nawet napis wysokie napięcie. Tak, oczywiście. Patrz. Hydrant. Piasek, jakieś kamyszki. Ktoś to wsypał, czy co? Jakie to jest przeznaczenie tego? Tak, tu red vent jest napisane. A wentylacja, aż wentylacja. Nie, czy klucze albo jakieś przyciski. Ale chyba bardziej klucze po prostu. Nie, bo nie, włącznik główny, czyli tutaj mogła być. Przyciski, tak, tak. To była ta tablica, to nie. Jakaś konsola była z przyciskami. Droga ewakuacji. Jakiś
tunel. Może wiesz, po prostu ten wylot wentylacyjny. Tak, na pewno. Ten obiekt nie wygląda mi nawet taki bardzo stary. No. A to co to jest tam w oddali? Nie, to jest, to jest ta masa do uszczelniania okien. Coś w niej jest złożone. Nie, to biało mi chodzi, ten taki filtr, co to jest, jego odmaski gazowej, tylko taki duży coś. Może tak, trudno powiedzieć. Tu jest łazienka, zła. Jeszcze ci to rozwoić, nie? A są telefonie pomieszczenia sanitarne. Tak, to wygląda. Tu jest jakieś przejście. No to jest wyjście. A, to jest wyjście, tak. No nie, idź. Tak, są schody jeszcze gdzieś na górze. Może tam jest wyjście? Nie ma, tu jest schowek, zobaczymy. To jest jakieś wyjście po prostu, zamknięte. Zamurowane, nie jest zamknięte, to się zamurowało. No. To, że ten obiekt za duży nie jest. Tak, naprawdę. W zasadzie samo odwiedzenie wszystkich pomieszczeń zajmuje gdzieś tak około, nie wiem, 50 minut albo nie jeszcze. Nie? Tak, właśnie to wygląda. Czy według ciebie on czymś jest tam podobny do Złotkowa? To znaczy w tym sensie, że jest dość trochę tych korytarzy podziemnych, ale są mniejsze i to jest podobnie. No, na pewno sam obiekt jest dosyć nieduży. Tak. Więc. Ale jest trochę tych ścieżek podziemnych i rzeczywiście wypełnia to Złotkowo. No dobra, no to dzięki, to widzimy się w następnym odcinku.